raz. Jedyny powód, dla którego warto się obudzić. Jedyny powód, dla którego warto zasnąć. Jedyny powód, dlatego warto po raz kolejny się obudzić. To Jezus. To jest jedyny powód, dla którego warto żyć. Bez Boga jesteś nikim. Bez Boga twoje życie w ogóle się nie liczy. Nie ma żadnego znaczenia, bo tylko w Chrystusie są żywi. Tylko w Chrystusie ci, którzy się pojednali z Bogiem przez krew Jezusa, są żywi, należą do Boga. To jest jedyny powód, dla którego warto żyć. Jezus Chrystus to jedyny powód, dla którego warto żyć. Jeżeli nie wiesz, kim jest Duch Święty i nie wiesz, co to znaczy mieć osobistą relację z Jezusem, to znaczy, że nie pojednałeś się z Bogiem. I dzień, który masz, za każdy dzień, który masz, bądź wdzięczny Bogu. Za każdy dzień, który teraz masz, za każdą minutę dziękuj Mu, bo ten czas to czas łaski, to czas, żeby się pojednać z żywym Bogiem, bo ten czas się kiedyś skończy i będzie za późno. Słowo Boże mówi, że każdy człowiek zszedł na własną drogę i winien jest śmierci. Ale Bóg tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat, że jeśli uwierzysz w Jego śmierć i zmartwychwstanie, zbawiony będziesz. Ten czas na ziemi jest krótki. Możesz się bawić, ale ten czas się kiedyś skończy. Bóg nie ma nic przeciwko, żebyś się bawił do rana, ale wiedz, że ten czas się kiedyś skończy i staniesz przed sądem i odpowiesz za to, co zrobiłeś z Jezusem, co zrobiłeś z Jego krwią, bo On przyszedł na ten świat, żeby pojednać ciebie z Bogiem. Jedyny powód, dla którego przyszedł Jezus na ten świat i poniósł krzyż, który należał się Tobie. To powód, żeby Ciebie pojednać z Bogiem. Dzisiaj możesz kozaczyć. Dzisiaj możesz robić, co chcesz. Ale wiedz, że kiedyś odpowiesz, bo ten Bóg jest żywy. Ten Bóg jest prawdziwy. W wieku 17 lat ja pojednałam się z Bogiem. Nie powiem, że byłam gotowa. Nie miałam wykształcenia, nie byłam pełnoletnia. Ale On do mnie przyszedł. Ten Bóg, którego wcześniej znałam tylko na obrazkach i na różańcach. Ten Bóg objawił mi się w Jezusie Chrystusie. I to, że dzisiaj tutaj jestem, to jest jedyny powód. Powód, dla którego tu jestem, to poznałam Jezusa. To jest jedyny powód. Nie byłoby mnie tu dzisiaj, gdyby On mnie nie zbawił. Gdyby nie Jego miłość, nie byłabym w stanie Ci o Nim opowiedzieć. Poznałam Boga na obrazkach. Poznałam Boga na ścianie. Poznałam Boga martwego, ale dzisiaj znam Jezusa i to jest jedyny powód, żeby tu stać. Jedyny powód, dla którego warto żyć. Jedyny powód to Jezus. Musisz narodzić się na nowo, żeby wejść do Królestwa Bożego. Dlatego, że Jezus poniósł cały ciężar twoich win. I tak naprawdę nie masz już żadnego grzechu. mimo że twoja religia mówi, że musisz zasłużyć na zbawienie. To jedyna rzecz po Jego zmartwychwstaniu to jest to, że jeszcze do Niego nie zawołałeś. To jest jedyna rzecz, dla którego nie doświadczasz realnego Boga, a ja dzisiaj Go znam. Nazywam się Aneta Kisiel i poznałam Jezusa, poznałam żywego Boga, poznałam Boga, który powiedział, że każdy, którego do Niego przyjdzie, On go nie odrzuci precz, ale On Ciebie usprawiedliwi Twoją krwią. Taki jest Bóg, taki jest Bóg. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. Chcij poznać tą miłość, chcij poznać tą miłość, bo jesteś grzesznikiem i grozi ci śmierć, grozi ci wieczne oddzielenie od Boga, jeśli nie pojednasz się z Jezusem Chrystusem. To ciąży na Tobie wyrok, bo za każdy grzech jest kara, ale On tą karę wziął na siebie, wziął Twój grzech i nie ma znaczenia, co to był za grzech, bo Bóg nie dzieli grzechów na mniejsze i większe, grzech jest jeden. Niezależność od Boga to grzech! Niezależność od Boga to grzech! Jeżeli się budzisz i nie jesteś wdzięczny Bogu za życie, to jesteś w błędzie, ale też nie możesz być wdzięczny, jeżeli Go nie poznałeś, jeżeli realnie nie spotkałeś się z żywym Bogiem, to jesteś martwy. I jedyny powód, dla którego tutaj przyszłam, to Jezus. I o Nim chciałam Ci powiedzieć, bo nie ma nic ważniejszego na tym świecie niż Jezus. Żadna pasja nie jest większa niż Jezus, bo w Twoim sercu jest taka pustka, którą może wypełnić tylko Bóg. Masz w środku siebie taką pustkę, i tylko jesteś w stanie ją dostrzec wtedy, kiedy jesteś sam, kiedy nie ma wokół Ciebie przyjaciół ani bliskich. Wtedy jesteś sam, wtedy możesz zobaczyć, jak bardzo potrzebujesz Boga. Bardzo potrzebujesz Boga. Nawet jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to bardzo potrzebujesz, bo ten świat przeminie. Ten świat przeminie. Ten świat jest kruchy. Twoje życie kiedyś albo zostanie zdmuchnięte, albo odnajdziesz je w niebie. Dzisiaj możesz wybrać. Dzisiaj możesz zdecydować, czy chcesz żyć, czy chcesz wieczność spędzić z Bogiem. Wiedz, że Bóg jest dobry, że On na krzyżu wziął każdą Twoją chorobę, każdą Twoją niemoc, każde Twoje zniewolenie, każdą Twoją chorobę. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to podejdź. Będę modliła się o Ciebie i zostaniesz uzdrowiony. Może jesteś kobietą, która bardzo chciałaby mieć dziecko, ale masz problem i mimo że się bardzo starasz, to nie możesz zajść w ciążę. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg stworzył Ciebie kompletną, że jeżeli chcesz być matką, to możesz mieć dziecko, nawet jeżeli lekarz Ci powiedział, że masz jakąś chorobę. Jeżeli jesteś człowiekiem, który żyje w lękach, to podejdź, uwolnię Cię. Ja sama byłam kiedyś zalękniona. Sama byłam kiedyś bardzo zalękniona, ale dzisiaj jestem wolna. Dzisiaj jestem wolna. dlatego, że poznałam życie, dlatego, że spotkałam się z życiem, dlatego, że spotkałam się z prawdą. To Jezus. On powiedział: ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przyjdzie do Ojca jak tylko przeze mnie. Nie jesteś w stanie się spotkać z Bogiem inaczej niż przez Jezusa Chrystusa. Nie jesteś w stanie inaczej zasłużyć na sprawiedliwość, jak tylko przez Jego krew. Jak tylko przez krew. Przez krew.